Po chwili otwarcie Zielonego Ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Kasprowicza. Pani dyrektor jest z nami, która opowie, co znajduje się w tym zielonym zakątku. W tym zielonym zakątku znajduje się, jak widać za mną, wiata ze stołami i ławami. To będzie taka przestrzeń, gdzie będzie można w warunkach pogodowych odpowiednich przeprowadzić zapewne fajne, ciekawe zajęcia, różne plastyczne, fizyczne, geograficzne, biologiczne, dlatego że wokół jest też posadzone rośliny, które będą przyciągać owady. Jest zamysłem takim, żeby na wiosnę utworzyć ogródek warzywny, żeby dzieci posadziły zioła, tak żeby mogły potem zobaczyć, jak to kwitnie, rośnie i że trzeba to pielęgnować. To tak po prostu samo nie wyrasta z ziemi. Dzisiaj tam widzę też będzie sadzenie, tak? Tak, dzisiaj będzie sadzenie. Poprosimy pana prezydenta, sprawdzimy pana naczelnika, czy potrafią sadzić roślinki, no z pomocą dzieci oczywiście. Zamontowana tutaj jest jeszcze stacja meteorologiczna, ona nie widać jej za mną, ona jest na dachu, ale jest to taka fajna stacja, która będzie przekazywała wszystkie dane wokół tutaj terenu szkoły. Można będzie sprawdzić, ile deszczu spadło, jaka jest temperatura, jakie jest ciśnienie, jaki jest wiatr. Także wszystkie takie dane, na których będzie można pracować, opracowywać, no i badać. Dyrektor, jaki jest koszt tego przedsięwzięcia? Koszt jest ogromny, bo to jest 87 500 dokładnie, z tym 17 500 jest dofinansowania Urzędu Miasta Raciborz, natomiast reszta jest to z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Gdyby jeszcze przypomnieć, kto przygotował projekt? Ja przygotowałam, to jest taka właśnie moja duma, że projekt przeszedł, jestem bardzo dumna z siebie.